этих стран признают глубокую благодарность вам. I zdjęć nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Poszerzanie imperium. Mówi profesor Paweł Wieczorkiewicz. Po upadku Chruszczowa, w pierwszych latach, w pierwszym dziesięcioleciu rządów Breżniewa, nastąpiło zjawisko polegające na rozszerzeniu sowieckiej ekspansji poza tradycyjne strefy wpływów. Rzecz została ostatecznie skodyfikowana w mało znanej wypowiedzi sekretarza Komitetu Centralnego Sowieckiej Partii Borisa Ponomariowa, który pod koniec lat 70. przedstawił nowy podział świata według doktryny Lenina-Breżniewa. Miał on zasadzać się na podziale świata na strefę pierwszą, strefę tak zwanego rozwiniętego socjalizmu, czyli Związek Sowiecki, strefę drugą, strefę bratnich krajów, światowej współpracy socjalistycznej, a więc imperium zewnętrzne, określane tak w publicystyce politycznej krajów zachodnich, strefę trzecią, reżimów postępowych, na przykład nikaraguańskiego, angolańskiego, kampuczańskiego i strefę czwartą, w skład której wchodził świat kapitalistyczny. Pierwsze trzy, a więc Związek Sowiecki, imperium zewnętrzne, ale także owa strefa reżimów postępowych, zgodnie z wszystkimi prawami dialektyki historycznej, miały stanowić prawowity obszar wpływu Związku Sowieckiego. Powstańcy Narodowego Frontu Wyzwolenia imienia Sandino, walczący w Nikaragui o obalenie dyktatorskich rządów Somozy, kontynuują ofensywę zbrojną na wszystkich frontach. Oto relacja moskiewskiego radia z minionego piątku. Patrioci Frontu Wyzwolenia Narodowego imienia Sandino kontrolują praktycznie całą północno-zachodnią część Nikaragui. W czwartek zdobyli oni Santo Tomas, położone w pobliżu granicy z Hondurasem. Wojska reżimowe od trzech dni próbują w sposób desperacki powstrzymać marsz oddziałów powstańczych na północy i południu kraju. To było uroszczenie łamiące dotychczasowy porządek świata, ale uroszczenie oparte na faktach i oparte na przeświadczeniu, przekonaniu i licznych przykładach, że rozwijanie sowieckiej ekspansji nie napotka na bezpośrednie przeciwdziałanie ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Jest rzeczą charakterystyczną, że w skład owej trzeciej strefy, dołączonej do imperium, weszły te terytoria kolonialne, które jako ostatnie uzyskiwały niepodległość, czyli dawne kolonie portugalskie, właściwie wszystkie. Kolejno Angola w 1975 roku, Mozambik w tymże roku i Gwinea-Bissau. Tutaj należałoby także zaliczyć Somalię, Etiopię, później Nikaraguę, Laos i Kambodżę. Przyjaźń i współpraca. W Moskwie przebywała delegacja ludowej Kampuczy, a na jej czele stał przewodniczący Rady Rewolucyjnej i Zjednoczonego Frontu Ocalenia Narodowego Heng Samrin. Radio moskiewskie informowało. W czasie rozmów dokonano wymiany poglądów na temat dróg dalszego rozwoju i pogłębienia wszechstronnych stosunków między Związkiem Radzieckim i Kampuczą, a także współpracy na forum międzynarodowym. Strona radziecka potwierdziła gotowość udzielenia Kampuczy szerokiego poparcia w jej walce o niepodległość i suwerenność, o odrodzenie gospodarki i podniesienie poziomu życia narodu, który przeszedł tak wiele. Wiadomo zresztą skądinąd, że ustanawianie reżimów prokomunistycznych czy komunizujących w tych krajach nie spotykało się zawsze z entuzjazmem ludności, więcej powodowało dość zażarty opór. W Angolii na przykład wybuchły bezpośrednio po wycofaniu się Portugalczyków walki pomiędzy dwoma frakcjami, prosowiecką i niepodległościową, proamerykańską, bo za niepodległość nie uważano sytuacji, w której rządził krajem de facto ambasador sowiecki, a wykonawcze rozporządzenia w znacznej mierze przychodziły w najistotniejszych kwestiach z Moskwy. Tutaj dodać trzeba, że
W momencie, kiedy pojawiały się ruchy oporu lub w momencie, kiedy rozpoczęto przygotowania do ofensywy na kolejny kraj, Związek Sowiecki zgodnie z najlepszymi tradycjami kolonialnymi wysyłał tam nie swoich żołnierzy, nie swoich doradców nawet, w cudzysłowie wojskowych, ale najemników. Rolę owych najemników, swoistej legii cudzoziemskiej, tyleże sowieckiej, pełnili Kubańczycy. I w Angolii, potem w Mozambiku i w innych zapalnych rejonach Afryki pojawiał się kubański korpus ekspedycyjny. Tu warto dodać, że specyficzną rolę z racji swoich filiacji sięgających jeszcze gestapo i SD, doradców do spraw bezpieczeństwa w krajach komunistycznych afrykańskich, pełnili z kolei instruktorzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ze Stasi i pokrewnych służb. Owe reżimy, używając języka terminologii komunistycznej, nie sposób nazywać inaczej jak marionetkowymi. Nawet te, które dochodziły do władzy jak grupa pułkowników etiopskich w 1974 roku pod hasłem walki z korupcją dawnego systemu, obalono wtedy, przypomnijmy, wielce zasłużonego dla niepodległości Etiopii, ale szalenie feudalnego w sprawowaniu systemu rządów cesarza Haile Selassiego. Więc nawet ci, którzy pewną aprobatę społeczną mieli, szybko kredyty zaufania tracili, bo okazało się, że nowa władza jest równie skorumpowana jak stara, ba więcej, a do tego odcina się od części tradycyjnych korzeni, a jeśli nawet je ma, no to opiera się zwykle, jak to w krajach trzeciego świata, zwłaszcza afrykańskich, na jednym z aspirujących do rządów i władzy klanów. Przykład Mengiste Haile Mariama, bardzo zresztą w swoim czasie wysoko szanowanego w propagandzie także perelowskiej, zasługuje tutaj na uwagę. Ten pupil Moskwy objeżdżał co pewien czas stolice bratnich krajów demokracji ludowej, stolice europejskiej. Podczas pobytu w Warszawie, były to jeszcze czasy Edwarda Gierka, Mariam nie przybył i zerwał wstępne spotkanie, co było rzeczą dość niesłychaną. W końcu przybył na zaproszenie tegoż Gierka i naczelnych władz perelowskich. Kiedy przez tłumaczy zaczęto dowiadywać się, o co idzie, ze strony jego współpracowników wyjaśniono rzecz bardzo prostą. Otóż pułkownik uczuł się obrażony tym, że nie dostał już na lotnisku warszawskim tradycyjnego podarku. Podarek polegał na wręczeniu mu w kopercie stosownego czeku na okrągłą sumę 10 tysięcy dolarów. Więc w ten sposób oto przywódca postępowego, wręcz komunizującego reżimu wzbogacał swoje szwajcarskie konto. Do tej Szwajcarii zresztą, jak się zdaje, po załamaniu się reżimu komunistycznego w Etiopii zbiegł. Owe protegowane przez Moskwę reżimy, warto zauważyć, powstawały w newralgicznych punktach strategicznych. Czy byłby to róg Afryki, czy Afryka Południowa, powstawały tam, gdzie były surowce, powstawały tam, gdzie można było ewentualnie zachód od owych surowców odcinać. Świadczy to o globalnym charakterze ekspansjonizmu sowieckiego w epoce Breżniewa, o próbie opanowywania metodą domina kolejnych kluczowych punktów strategicznych, tych, które łatwo można było stosunkowo zdobyć i niewielkim kosztem, w miarę niewielkim kosztem utrzymać. Pokojowe orędzie. Dążenie Związku Radzieckiego do zapewnienia pokoju, odprężenia i bezpieczeństwa na całym świecie raz jeszcze znalazło wyraz w liście skierowanym do sekretarza generalnego ONZ-u Tanta przez ministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Gromykę. Polityka aktywnej obrony pokoju leży u podstaw polityki Związku Radzieckiego na przestrzeni całej jego historii. List ministra Gromyki określa ściśle punkt po punkcie stanowisko Związku Radzieckiego dotyczące wszystkich zapalnych problemów naszego globu. Począwszy od Indochin poprzez Bliski Wschód, sprawy dekolonizacji, aż po problemy europejskie. Czy był to zwarty, konsekwentnie realizowany plan opanowania świata? Trudno do końca tą wątpliwość rozstrzygnąć. Natomiast niewątpliwie te działania i osiągnięcia polityki sowieckiej zewnętrznej w latach 70. wskazywały, że równowaga sił w stosunkach amerykańsko-sowieckich, globalnie rzecz biorąc, przechyla się coraz bardziej na stronę Kremla.